mam to szczęście być politykiem, czy chcieć być politykiem, nie takim, którego na konwencjach adorują w taki oto sposób, wychwalając jego cechy, mówiąc, jaki jest piękny, wspaniały, męski i jakie ma głębokie myśli. Tylko ja jeżdżę po Polsce nie po to, żeby słuchać, co ludzie o mnie mówią, tylko żeby ludziom mówić, jacy są wspaniali. Jakie mają wspaniałe pomysły, ile mają w sobie energii, ile mają nadziei. Tak widzę polityka. To jest ktoś, kto ma w ludziach budzić dobre rzeczy, a nie słuchać dobrych rzeczy na swój temat od ludzi. I ta energia ludzka, która jest w tym ruchu, który założyliśmy, w tym wolontariacie, w tych wszystkich osobach, które słyszę te historie codziennie, biorą wolne z pracy, przekładają swoje urlopy, życie rodziny po to, żeby zbierać podpisy pod moją kandydaturą, organizować biura, jeździć na szkolenia za własne pieniądze, które organizujemy. To, że mamy te wpłaty, bo one się już naprawdę pojawiają od wczoraj w dużej ilości, proszę mi pokazać inny ruch w Polsce, który zbiera obywatelskie pieniądze skutecznie na politykę. Że ludziom się chce wpłacić, oni nas dopytują, kiedy można 20 zł, kiedy można 50 zł. Czegoś takiego ja nie widziałem, jak żyję. I cieszę się, że mogłem to zobaczyć i wolontariusze, ale w ogóle generalnie ludzie, to jest ta siła i to jest ten fundament ruchu. Jeżeli będą chcieli przychodzić samorządowcy, zapraszamy, jeżeli będą chcieli przychodzić działacze obywatelscy, zapraszamy, ale to zawsze będzie struktura, w której ludzie będą najważniejsi, bo Polska to są ludzie, to nie są partie polityczne, tylko i wyłącznie frakcje i stronnictwa, to są ludzie, to jesteśmy my wszyscy, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy w tej czy innej sprawie, bo zawsze się będziemy różnić, co do aborcji, co do tego, jak ułożyć system podatkowy, co do wieku emerytalnego, do wielu rzeczy, ale to nie zmienia faktu, że my nadal musimy razem w tym kraju żyć. Wśród moich wyborców potencjalnych, no bo zgłaszają taką chęć głosowania na mnie, są i ci, którzy mówią, że głosowali na Andrzeja Dudę, i ci, którzy głosowali na Bronisława Komorowskiego, i na Pawła Kukiza, i ci, którzy nie głosowali od bardzo wielu lat, więc ja cieszę się, że mogę im zaproponować wreszcie coś konkretnego, a nie tylko to, co ja przeżywałem przez 20 lat, czyli głosowanie na mniejszym.